Czy ten mikrofon jest bliski idealnemu? Potencjalnie na papierze tak wyglądał, ale gdy go otrzymałem, niestety się okazało, że już tak super nie jest. Ma jedną poważną wadę, o której mało kto wspomina. Cały ten materiał jest nagrany za pomocą dwóch mikrofonów. Pierwszy, oczywisty, jest to Sony ECM-B1M. Drugi to Audio Technica, która jest powieszona zaraz za kadrem i nagrywa się na zewnętrzny rekorder. W dole ekranu będzie informacja, który mikrofon aktualnie jest użyty do dźwięku, więc sam będziesz mógł ocenić, który Ci lepiej pasuje. Cześć, ja jestem Rafał i hobbystycznie zajmuję się filmowaniem. Sprawdzam i testuję sprzęt, z mojej perspektywy przydatny w tej całej przygodzie. No właśnie, ten mikrofon posiada dość istotną wadę, która prawie spowodowała, że go odesłałem. A chodzi o shock mount. Jego system antywstrząsowy nie należy niestety do najlepszych. Tu spodziewałem się zwyczajnie czegoś lepszego. Design, który został zastosowany w tym mikrofonie, prawdopodobnie spowodował, że ten system antywstrząsowy nie wyrabia i bardzo często przy większych ruchach potrafi wyłapać wszelkiego rodzaju stukot, czyli zarejestrować takie uderzenie, które będzie słyszalne na nagraniu. Już nie wspomnę o tym, że praktycznie w jego oryginalnym wykonaniu nie da się go używać w wertykalnym zastosowaniu, ponieważ wtedy całkowicie ten mikrofon się kładzie i każde uderzenie jest rejestrowane. I właśnie jest to ten problem, o którym zazwyczaj nikt nie wspomina w materiałach. I gdy już chciałem go spisać na straty, mniej więcej po 2 dniach pomyślałem sobie, że zanim go odeślę, przetestuję jeszcze taki pomysł, żeby zastosować na niego w tamtą szparę zwykłą gumkę do włosów. I gdy odpowiednio się owinie w tamto miejsce tą gumkę, okazuje się, że 90% tych stuknięć, puknięć, czegokolwiek ten mikrofon podczas ruchu nie wyłapie, ta gumka niweluje. Co było dla mnie sporym zaskoczeniem, bo myślałem, że taka pierdoła nic nie wskóra. I ja jestem świadomy, że to może mieć negatywny wpływ w przyszłości dla tego mikrofonu. Podczas testów, gdy pominąłem ten główny problem, czyli ten cały shock mount i stosując tylko i wyłącznie ten mikrofon w trybie statycznym, on naprawdę bardzo dobrze sobie radzi. Ma niskie szumy wewnętrzne, autogain sprawdza się idealnie, powoduje, że przy obróbce dźwięku dodaje tylko i wyłącznie plus 3 dB w niskich partiach. Czyli tak delikatnie podbijam sobie bas. Nie potrzeba dodatkowej obróbki, co jest wielką ulgą, szczególnie w takich sytuacjach, gdy nie mam czasu, żeby dłużej posiedzieć nad całym materiałem. Drugi minus tego mikrofonu, poza samym shock mountem, że on faktycznie rejestruje wszystko, co jest związane albo podłączone do kamery. Czyli ja na przykład w tym momencie zacznę dotykać statywu. Ja on praktycznie wszystko wyłapie. Czasem, gdy w pokoju ktoś się poruszy tam dalej i mocniej stanie na podłodze, wszystkie drgania do statywu też będą przenoszone. To trzeba też mieć na uwadze, że on jest dosyć specyficzny. No i najważniejsze, trzeba pamiętać, że ten mikrofon ma dość ograniczone i specyficzne zastosowanie. On jest tylko i wyłącznie na kamerę. Nie można go przedłużyć w inne miejsce, bo aktualnie nie ma dostępnych przedłużek, przynajmniej od Sony, ale jeśli będziemy mieli to na uwadze, to ten mikrofon w tych zastosowaniach, do których jest przeznaczony, sprawdza się bardzo dobrze. Z moich 2-tygodniowych testów wynika, że ten mikrofon idealnie sprawdzi się pod vlogowanie. Nie potrzeba do niego podłączać kabla, ani ładować baterii. Wpinasz go w gorącą stopkę i działa, po prostu działa. A dodatkowa funkcja taka jak auto gain czy low cut filter sprawiają, że przy tym mikrofonie praktycznie nie trzeba nic robić. Przez ten cały okres, jak się nim bawię i używam w terenie, praktycznie ani razu nie przesterował mi dźwięku, więc to jest jego wielka zaleta. Zdaję sobie sprawę, że ten mikrofon kosztuje naprawdę kilka złotych i nie jest to najtańszy mikrofon, to na pewno. ponieważ za te pieniądze można kupić dużo lepszy sprzęt, który będzie bardziej uniwersalny niż ten. Ten tylko i wyłącznie będzie przeznaczony właśnie na kamerę albo na aparat. Ale jeśli szukasz takiego właśnie rozwiązania, to myślę, że to będzie idealne wyjście. Podsumowując, przez te 2 tygodnie testowania tego sprzętu naprawdę mam mieszane uczucia do niego. Taki trochę mix bags feelings. Z jednej strony ten sprzęt potrafi dostarczyć bardzo czysty dźwięk, przy którym praktycznie nic nie trzeba robić. Taki run and gun idealny. Z drugiej strony jego wady powodują, że bardzo często ten mikrofon chciałem odesłać, więc za tą cenę spodziewałem się naprawdę czegoś lepszego, albo przynajmniej czegoś, co będzie radziło sobie z wybieraniem wszystkich tych stuknięć. Na całe szczęście gumka do włosów uratowała trochę tą sytuację i ostatecznie ten mikrofon całkiem fajnie się sprawuje i myślę, że będzie ciężko coś znaleźć, coś podobnego i tak łatwego w użyciu. Tyle ode mnie, cześć i do następnego.